Błagam, nie patrzcie na syf. Okej, okay, zwykle tego nie robię, chyba to po raz pierwszy raz sobie robię na YouTubie, ale no generalnie zwykle to robię na Twitterze, ale takie typu filmy. Nie patrzcie na ten syf, ponieważ oto i on powrócił Astro Mix Amp Pro, w sumie niedawno otworzyłem go, w sumie nie patrzcie na syf, ponieważ chciałem szybko coś wytłumaczyć, z czym się w sumie bawiłem kilkanaście godzin. I to jest otóż audio. Jak wiecie, mówiłem o sobie na streamie, że chcę mieć ulepszenie audio. Jak widzicie, nie patrzę na ten syf, ponieważ te kable wszystkie, które tu lecą, tak dalej. Na razie oczywiście lepka podpiłem, ale nie problem. Generalnie, co chciałem pokazać, to właśnie tył PS5. A5. Jak wiecie, PS4 miał wejście speed, czyli jakby stary dosyć typ dźwięku, który w sumie chociażby istnieje w tym adapterze. Generalnie, co tu się dzieje teraz, to się dzieje, że te audio, które ja słyszę z PS5 oczywiście, w tych oto słuchawkach lecą oczywiście z Mix Ampa. Mix Amp tak naprawdę to jest jakby cała kontrola nad dźwiękiem, który w sumie jak ktoś ma podłączenia do adaptera, który w sumie ma także wejście HDMI. Z jednej z drugiej mamy jedno HDMI, czwarte. W sensie wiadomo, jeden HDMI, jeden kabel ma dwa wyjścia, nie? No to jeden idzie z PS5, idzie do tego. Tutaj oczywiście jest, powiedzmy, to wszystko przechowywane, ten dźwięk tutaj, ponieważ no, dźwięk speed, jakby normalnie ten kabel się podłącza po prostu do konsoli, tylko że PS5 tego nie ma, nie? PS4 miał, PS5 nie ma, więc dlatego taki syf też tak to wygląda z tymi kablami. Zresztą właśnie chcę pokazać, to właśnie jak to dokładnie działa, ponieważ nie tylko musi się bawić ustawieniami w konsoli i tak dalej, jeszcze w PC-cie w ogóle to jest masakra, ponieważ końcowo te audio oczywiście Mixam ogólnie on jakby kontroluje wszystkie audio, on zabiera wszystkie audio zewsząd, co oznacza, że bierze z PS5 audio, wiadomo. Sam w ogóle input musi być dobrze, wiadomo, bez żadnego opóźnienia mi przekazywany jako na gameplay, wiadomo, do karty, która przechwytuje, który leci kabel HDMI do komputera i do tego właśnie kupę innych audio jacków, które chociażby lecą do karty, żeby też audio dla was było przechwytywane, żeby dla mnie było inaczej przechwytywane, gdy jak się głośniej słyszysz muzyka, wy chcecie mieć ciszej podczas live'a i tak dalej. Generalnie to jest jedno wielkie pierdolenie, no co tu dużo gadać, jeszcze do tego mikrofon, który także musi przechwytywać mikrofon dla mnie i ewentualnie mikrofon headsetowy, jakbym grał z kimś, jeszcze żeby on mnie słyszał w grze, a żebym miał oczywiście, no jest to ogólnie tak zwany troubleshooting, jest to oczywiście taki powiedzmy angielska nazwa problemów, troubleshooting, że ogromne kłopoty, do tego jeszcze inaczej tego się nie da rozwiązać, ponieważ musiałem także zakupić, jak to się nazywa? Shoom Isolator generalnie, co ja słyszałem w słuchawkach, podczas gdy podłączyłem sobie do samego Mixampa, ogólnie mamy jeszcze także inne tryby, które tutaj powiedzmy można sobie przełączać PC i tak dalej, ale no to jest oczywiście, może to także to podłączyć, no bo nie powiedziałem w sumie, bo sam Mixamp jest podłączony do USB, do konsoli, nie? Ale można także go podłączyć do PC-ta i tam generalnie można pobrać fajny, dobry software, który powiedzmy no, aktualizuje nam sporo fajnych rzeczy, jakby dodaje nam możliwości właśnie zmiany ścieżek i tak dalej, wiadomo, jak chcesz słyszeć dane basy i tak dalej, daną czynić dźwięku, to jest moim zdaniem coś zajebistego. Generalnie Mixam to jest Astro, jeden z najlepszych chyba firm, no jedna z najlepszych firm na świecie, jakby dostosowana do audio i tak dalej, jako że dziś gaming jest wysoki i tak dalej, wielki, ale no Jest to straszne, jak widzicie kable, to jest ogólnie masakra, tu jeszcze jak spojrzycie mamy 1000 różnych kabli, ale to w sumie jakby to jest już w miarę na razie tam ogarnięte, tam widzicie jakby na nadal chwilę, ale no, do tego mam jeszcze przede mną jakby sporo tutaj pracy. A to jest taki właśnie mały quick update video, dlatego jakby go robię, ponieważ no nie było dawno filmów na kanale, także byłem także zajęty tym i innymi rzeczami, także tak to wygląda i no. Jestem zadowolony, że mogę realizować moje marzenia. Życzę oczywiście wszystkim także powodzenia jakby swoich domysłów i oraz marzeń, które próbujecie spełnić, ponieważ wystarczy tylko, że tak powiem, uwierzyć w siebie, wziąć się w garść i to, co wszyscy mówią, tak jak teraz mówię, to jest prawda. Po prostu trzeba wziąć się w garść i realizować swoje marzenia, ponieważ to, co ja tutaj powiedzmy buduję, to jest powiedzmy coś, co zawsze chciałem mieć i tak dalej i robić to, co lubię. Także no, dajcie znać, czy lubicie formę takiego filmu, zwykle takich filmów nie robię i tak dalej, zwykle oczywiście dzienne informacje Call of Duty, jak wiecie, na temat Call of Duty jest ogromne ilości informacji, których ja nie okowerowałem, także mam nadzieję, że w przyszłych dniach kolejnych będziemy mieli oczywiście więcej informacji na kanale, ponieważ no, nie miałem po prostu czasu. Ale jestem zadowolony, że w końcu właśnie nie będę musiał już bawić z tymi innymi kablami, które no, jakby stwarzały mi małe problemy podczas streamowania i tak dalej, także no, zajebiście i generalnie jeszcze tu nie widzicie całego setupu, ponieważ to, co jest w sumie jeszcze za mną, jest do ogarnięcia i no, więc to jest jakby jeszcze nic, co będzie pod koniec jakby, jeżeli chcecie oczywiście dodatkowe informacje, dajcie znać w komentarzach, jakbyście chcieli
po prostu obejrzeć mój setup, nie wiem, być może bym zrobił jakiś taki normalny film, ale w sumie musiał mieć tego kamerę, a nie telefon. No, ten telefon w miarę dobrze nagrywa, ale no. Więcej informacji w Twitterze, zawsze jest link w opisie do mojego Twittera, slash na głównym tabie jakby kanału. No nieważne, jakbyście chcieli oczywiście wiedzieć dodatkowe informacje, to i tamto, ponieważ może też próbujecie, czy to nawet jeżeli nie streamujecie, nie nagrywacie, to chcecie mieć bardzo fajny setup, to jakby dajcie znać, zawsze mogę pomóc, ponieważ to, co ja się tutaj uczę i tak dalej, edukuję, podczas gdy ja tutaj to próbuję ogarnąć, to jest coś, jakby dzisiaj technologia jest wielka. Ale dobra, bez przedłużania chciałem zrobić taki szybki, quick update wideo, żebyście widzieli, czemu nie ma filmów przez tyle czasu, ponieważ no zależy mi na was i dziękuję wam dla wszystkich osób, którzy tu wpadli. Oczywiście podzielcie się komentarzami, jak wasze oczywiście stopy wyglądają i tak dalej. No i co? Do usłyszenia w kolejnych. Na razie. Makler out.